Szanowni Państwo, to jest pan profesor Paweł Kowal. Dzień dobry. Ja się nazywam Robert Makłowicz i będziemy razem gotować. Słowem, razem szukamy dobrego przepisu na Polskę. No więc właśnie. Pan profesor rzucił jakieś hasło, a ja do tego dobieram potrawy. Gotujemy kaszotto, rozmawiamy o zdrowiu. Dlatego, że zdrowie jest najważniejszym tematem tej kampanii wyborczej. Jestem przekonany, że tyle już padło słów o zdrowiu, że żaden z polityków z tego nie będzie się mógł wycofać. Niezależnie od tego, co się wydarzy, nikt już nie zapomni w tym kraju o zdrowiu. Zdrowie jest oczywiście ważne. Po raz pierwszy skróciła się statystyczna średnia życia Polaków po 89 roku. Ona rosła. Dochodziliśmy do zachodnich standardów, ale smog, dieta oraz zaniedbania w dziedzinie ochrony zdrowia sprawiły, że... Brak dostępu do lekarstw, brak dostępu do nowoczesnej terapii, ale brak dostępu także do diagnozy. No ja diagnozuję w takim razie, że nie dla dobrze. Zdrowia dobra jest lekka kuchnia i to będzie przykład lekkiej kuchni. To jest naprawdę poważny problem, żebyśmy się nauczyli zdrowiej jeść, a przed nami podobno najzdrowsze z warzyw, jedno z najzdrowszych. Znaczy tak, bo trend jest taki, że prawdziwy Polak musi jeść kiełbasę z grilla i popijać ją piwem z puszki, ewentualnie niezwykle tanią wódką. A my proponujemy jarmuż. No, gdybyśmy proponowali sam jarmuż, byłoby to jednak zbyt okrutne, panie profesorze. Nie, ale moglibyśmy... Proponujemy coś arcypolskiego. Czy pan pamięta, co było pod koniec PRL-u w sklepach mięsnych? Był jarmuż, dlatego że nie było mięsa. Jarmuż nie więdnie, zatem wszystkie garmażerki i witryny sklepów mięsnych były wyłożone jarmużem. Zatem przebóg, danie to mogą zjeść również ci, którzy bez choćby mięsnego skojarzenia żyć nie mogą. O jarmużu, proszę Państwa, podczas pierwszej swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych w marcu 90 roku premier Tadeusz Mazowiecki rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych o jarmużu. Dlaczego? Myślałem, że o brokułach. Prezydent Bush nienawidził brokułów, natomiast... Ale lubił jarmuż. Jarmuż wtedy stawał się modny w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj wszyscy kochają jarmuż w Ameryce. Jarmuż jest jedną z tych jarzyn, która jest obecna u nas od wieków. Ona jest najlepsza po pierwszych przymrozkach. No ale ponieważ była w tych sklepach mięsnych w PRL-u, przestaliśmy ją jeść. Zaczęliśmy jeść kiełbasę potem i zapomnieliśmy o jarmużu. Co się stało, że on wrócił? Po prostu młodzi ludzie, którzy praktykowali na Zachodzie, przywieźli z powrotem różne u nas zapomniane rzeczy. Topinambur, jarmuż. To jest zasługa młodych ludzi. Będziemy robić resimé króciutkie, bo tam już coś się dzieje. Jeszcze mocniej tą cebulę? Nie, ona nie może się zrumienić. Na maśle niewielkiej ilości masła udusiliśmy białą cebulę. Pan profesor pokroił bardzo ładnie jarmuż, a ja posiekałem niezbyt drobno prawdziwki, gdyż to będzie potrawa na bazie jarmużu i prawdziwków, a spajać to wszystko ma kasza. To jest kasza. Kasza perłowa, jęczmienna, wszakże nie pęcak. Pęcak mi się kojarzy z PRL-owską stołówką, ale pęcak nie musi być zły. Proszę rzucać jarmuż, koniecznie. Są grzyby, których dzisiaj na kleparzu było w brud, jak w panu Tadeuszu, tak? Rzucać, tak. Chodzi o to, żeby cebula nie zdążyła złapać ciemnego koloru. Ale wszystko dobrze z tym jarmużem? Tak, jeszcze troszeczkę. Jeszcze jarmużu? Tak, dosłownie troszeczkę. Teraz proszę tu z łaski swojej wrzucić grzyby. Dlaczego nie siekam grzybów w drobną kosteczkę? No i tutaj możemy odniesienie polityczne zrobić. Jak się grzyby pokroi niezwykle drobno, to przecież my nie wiemy, jakie to są grzyby. Więc można dodać jednego prawdziwka i 50 pieczarek. Albo można dodać robaczywka. Nie, no, dlatego nie posiekałem. Dlatego nie odróżniamy dobrego od złego. Natomiast jeśli coś jest pokrojone w ten sposób, to my widzimy, jak to wygląda, bo je się również oczyma. I to jest arcyważne. To się razem poddusi. Trzeba to posolić, dlatego że grzyby puszczą wodę zaraz. I spokojnie, jarmuż ma w sobie nieco wody. To będzie się dusić. To są grzyby suszone, na bazie których zrobiłem wczoraj wieczorem wywar, żeby móc to zalać. Kasza musi wypić jakiś płyn i to właśnie będzie tenże płyn, arcygrzybowy. Więc te suszone grzyby dodajemy od razu do środka. A wino będziemy dodawali? Nie. Nie musimy, możemy. Panuje u nas pewnego rodzaju psychoza, że jak gotujemy dla dzieci, to nie wolno dodawać wina do potrawy. Jest to oczywiście wyłącznie psychoza, czyli stan chorobowy. No pewnie, bo jak coś się zagotuje, to alkohol wyparowuje
i zostaje smak, a nie ma alkoholu. Na razie tyle i czekamy jakieś 5 minut, żeby to lekko zmiękło. Zaczęło się gotować. Kasza była wcześniej namoczona i odcedzona po to, żeby szybciej zmiękła. I dodajemy jej kilka chochelek. I zaraz zalejemy to resztą tego płynu grzybowego. Proszę pamiętać, że nie tylko my jesteśmy tym, co pijemy, ale również kasza jest tym, co pije. Więc im szlachetniej ją napoimy, tym lepsza ona będzie. To również nas dotyczy. No i teraz czekamy, aż to się zagotuje. Kasza zmięknie. Pamiętajcie Państwo, im szlachetniej napoimy kaszę, tym lepsza ona będzie. I to również nas dotyczy. Tak właśnie. Żebyśmy nasiąkli dobrem. W rzeczy samej. Dobrem niekoniecznie wpłynie. To jest również metaforyczny przekaz. Nie, ale o to mi chodziło. Nie miałem w ogóle w głowie wina. No więc właśnie. To jest gotowe. Ja wlałem tutaj jeszcze pod sam koniec, jak pan widział, trochę słodkiej śmietanki. No i to ma taką konsystencję, jak ma... Jak ma mieć. Jak ma mieć, jak włoskie risotto. Zatem głębokie talerze to jest rzecz kremowa. Kasza wcześniej namoczona, jak się rzekło. Jarmuż nie jest rozgotowany. Widać, że mamy tutaj prawdziwki, a nie pieczarki, kawałki grzybów. I co jest niezwykle ważne, że to można posypać startym serem, tak jak we Włoszech sypie się risotto, wyjąwszy to risotto z owocami morza, choć mym skromnym zdaniem ser zdominuje wszystko, więc wystarczy właśnie tenże lekki, cebulowy posmaczek szczypiorku i to jest gotowe. O, i jeśli o mnie chodzi, wow, głęboko w porzu. Wow. Można? Można. Można. Czemu w polityce w Polsce nie można cały czas? Będzie lepiej. Trzymamy za słowo.